Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj gościnnie znowu na plantacjach u Kwiatkowskich. Tym razem robimy sobie taki luzik. Piknik. Piknik na tle tylko tuneli, ponieważ przyszedł czas, kiedy trzeba podsumować to, co się w tej truskawce udało zrobić. Przypomnę, że to była odmiana Azja. Azja, która była w drugim roku pełnego owocowania. I w okresie zimowym zostały postawione tunele i na wiosnę przyspieszone. Tunele są, jak widać, nie typowe truskawkowe, tylko już przygotowane były pod malinę. Natomiast ponieważ powstały na terenie, na miejscu plantacji truskawkowej, więc jeszcze pół hektara truskawki w tych tunelach owocowało. Natomiast drugie pół już było obsadzone w tym momencie maliną. Ale do maliny przejdziemy za chwileczkę w następnym odcinku. Natomiast dzisiaj takie podsumowanie Azji. Mateusz mówił, jak kiedyś rozmawialiśmy, jakich splonów się spodziewamy, to mówiłeś, że celujemy na 35 ton z hektara. Tak, założenia taki były... Taki był potencjał. Założenia były ambitne. Poprzeczka wysoko, mapowanie sadzonek na to wskazywało, ale jednak nie powiodło się, ale dużo nie zabrakło. Dużo nie zabrakło. Nie wiem nawet do końca, z czego to wynikało, bo plon do końca był zdrowy. Żadnych chorób tam nie zaobserwowałem. Wydaje mi się, że było podczas kwitnienia, było tąpnięcie pogodowe i to było kwestia zawiązania. Mi się wydaje jeszcze jeden element, o którym teraz nie wspomniałeś. To jest to, że bardzo ci zależało na tych średnich owocach, tak. Nie takich wielkich. Więc nie było tego typowego pompowania owoców. Tu też trochę masy gubiliśmy, ale mi się wydaje, że to był jakiś... To nie rzutowało tak na ogólny plon. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy przed nagraniem, to jest jakieś około 25 ton z hektara tak. Wyszło. Więc myślę, że ten plon, to nie było 36, ale i tak 25 ton. To i tak jest przyzwoicie. W przypadku odmiany Azja, to wydaje mi się, że to jest bardzo przyzwoicie. Zwłaszcza, że towar był naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości. W tej chwili po plantacji truskawkowej w tunelach już nie ma śladu. Powiedz mi bardzo proszę może nietypowo, tym razem nie o nawozach, tylko o ochronie. Jak wyglądała ochrona, tak z grubsza chociaż, w tunelu foliowym? W zasadzie kwitnienie zrobiliśmy na konwencji, czyli zabiegi chemiczne. Kwitnienie, ale już było kwitnienie przeplatane biologią. Natomiast już później, jak kwiatostany zaczęły się rozkładać, tutaj wzrost roślin był ogólnie w tunelu bardzo silny. I technicznie po prostu było nam ciężko wykonywać te zabiegi, dlatego żeby ograniczyć ich do maksimum, zaszczepialiśmy bakterie, biologię. No bo tam się później już nawet nie dało wjechać. Już bardzo później... silny wzrost, porozkładały się truskawki tak, na bok, nie było miejsca na przejazd. W trakcie zbioru to praktycznie było to niemożliwe. Ale też na przykład robiliśmy próby z... dostarczaniem tych bakterii pożytecznych przez system fertygacyjny. Udało się to wszystko, summa summarum? I teraz następne pytanie. Nie mam doświadczenia, jak to wygląda w tunelu. Nie wiem, czy zadziałał, czy to była kwestia pogody, osłony, czy faktycznie tej mojej ochrony biologicznej, ale do samego końca nie miałem problemu z żadną chorobą grzybową. Nie obserwowałem szarej, nie obserwowałem antraknos. Wszystko było w porządku. No i bardzo dobrze. Tak, antraknoza w tym roku, to był kolejny rok, kiedy antraknoza bardzo mocno szalała na plantacjach w gruncie. No ogólnie baliśmy się tej antraknozy okrutnie, z tego względu, że przypuszczałem, że mogło zostać bardzo dużo zarodników z ubiegłego roku. No, tego się należało spodziewać. Na pewno zostało, tak? No i to było widać w gruncie. I w gruncie się uwidoczniło. Tak, tak. A w tunelach udało się opanować. Jakoś się to udało uratować, z tym, że cały czas będę zaznaczał to, że tutaj akurat była różnica w ochronie, bo truskawka w gruncie była chroniona chemicznie cały czas, a tu biologicznie. To była jedyna różnica.
Poza tym plantacja jest ta sama, ten sam termin sadzenia, ta sama odmiana. Różnica była tylko w tej ochronie. Kondycja roślin na starcie też była taka sama. Tak. Czym się różniło nawożenie Azji w tunelu foliowym od Azji w gruncie? Jeżeli chodzi o nawożenie, to praktycznie było to samo. Tylko terminy, tak. Tylko terminy, tak? Bo wiadomo, w tunelu było to szybciej. Tak. No w tunelu to już w zasadzie w marcu szły pierwsze nawozy, no nie? Mhm. A powiedz mi, dużo wapnia wpompowałeś? No wapnia zawsze ładujemy dużo. Dzięki temu ta truskawka później ma zupełnie inną jakość. Funkcjonuje też taki termin, że to intensywne nawożenie wapniem, bo tak jak wspominaliśmy na początku, zmieniliśmy jej trochę pożywkę, chodziło nam o ten kaliber, żeby ona nie była taka... Zbyt gruba. Tak, żeby była bardziej miarowa. Żeby nie była przerośnięta. I istnieje taka definicja, że to bogate nawożenie wapniem ogranicza nieco wzrost owoców. Powiedz mi, bo ty zastosowałeś chlorek wapnia Fizjokal do żyły. Tak. Przyznaj się proszę, w jakiej dawce? Razy dwa. Czyli zalecamy 10, maksymalnie 15 litrów na hektar. Kolega zastosował 10 litrów, niby dolną dawkę, ale na pół hektara. Odbiło się to jakoś negatywnie na wielkości plonu? Nie, może jakości wiemy, na jakości zyskujemy, bo się robi dużo twardsza, ma dużo więcej wapnia w sobie, jest bardziej błyszcząca, to jest bardzo ładny towar. Natomiast czy to nie ograniczyło później plonu dalszego? Nie, nie zaobserwowałem tego, natomiast no, miałem pełną świadomość tego, że dawkujemy to na ostro. Także podczas tego zabiegu poszło więcej wody, czyli ona była bardziej po prostu... Rozcieńczona. Tak. Zaznaczamy jeszcze, że to były wtedy naprawdę wysokie temperatury, bo to było tam po 30 parę stopni. Natomiast ty masz tunele, w których po prostu było chłodniej, masz specjalną folię. Tak, było chłodniej, no i no wiadomo, no zabiegi były wykonywane nocą, ewentualnie wczesnym ranem, tak, żeby to parowanie było jak najniższe. No, mamy pełną świadomość tego, że działamy z chlorkiem, a tak jak sam wspominałeś, no chlorek wchodzi na imprezę z buta, tak? Dokładnie. Dobrze. Żeby tak podsumować. Nie 35, ale nie 25. Udało. Naprawdę super jakości towaru. Mówimy o tym towarze, który został sprzedany, wyeksportowany. Jakość świetna. Dużo wapnia. Dawka Fizjokalu, czyli chlorku wapnia z dodatkiem aktywatora biologicznego, jeszcze była podana w dawce w sumie dwukrotnej. Natomiast przy większej ilości wody. No i co? Temat Azji w tunelu w twoim przypadku to już chyba zamknięty jest. Będziesz na ten sezon, jeszcze, tak. Będziesz jeszcze robił truskawki w tunelach? I jest rozważany taki pomysł, tak. Następny blok foliowy będzie stawiany niebawem. No i na razie jest burza mózgów, czy robimy truskawkę, ale jeżeli się zdecydujemy na truskawkę, to raczej stołową, powtarzającą. No czy dalej brniemy w malinę? No i dobrze. Zobaczymy, będziemy podglądali. Na razie tyle. Dziękuję serdecznie za współpracę w tym sezonie. Dziękuję również. Życzę samych sukcesów. I wzajemnie. I mam nadzieję, że na malinie będę mógł się u ciebie dużo, dużo nauczyć. Dziękujemy, pozdrawiamy, zapraszamy. Dziękuję. Do obejrzenia za chwileczkę następny odcinek. Przechodzimy na tematy malinowe.